Ksiądz proboszcz na początku naszej Eucharystii serdecznie witał zgromadzonych na tej mszy świętej, w której modlimy się, patrząc na obóz dla dzieci, tak zwany obóz dla dzieci przy ulicy Przemysłowej z okresu II wojny światowej. Mamy jeszcze to szczęście, że możemy mieć pośród nas osoby, które doświadczyły tego obozu. Osoby, które w tym obozie przebywały i które są autentycznymi świadkami tamtych wydarzeń. Świadek, i to tak zwany świadek naoczny, jest najlepszym świadkiem, ale także najlepszym orędownikiem wydarzenia, którego był świadkiem, które widział na własne oczy, którego mógł doświadczyć na własnej skórze. I dlatego cieszymy się, że pośród nas są ci, którzy byli wcieleni do dziecięcego obozu przy ulicy Przemysłowej. Cieszymy się, że możemy ich mieć pośród siebie, spotykać się, wspólnie razem się modlić, dlatego że, jak można przeczytać, usłyszeć z różnych wywiadów, artykułów, ten obóz w pewnym sensie przez dłuższy czas był skazany na tak zwane zapomnienie. Co prawda został on upamiętniony w pomniku i jest obecny materialnie w przestrzeni naszego miasta, ale pamięć o nim bardzo dobrze, że się odradza, jest pielęgnowana, podtrzymywana, a nade wszystko, że jest przekazywana kolejnym pokoleniom naszego miasta, Łodzi. Na Eucharystii, na której gromadzimy się, słyszymy Ewangelię, w której jej autor, święty Łukasz, przypomina nam pewnie dobrze znane przypowieści o zagubionej owcy, o zagubionej drachmie. I gdybyśmy otworzyli Pismo Święte na tym 15 rozdziale świętego Łukasza, to zaraz po tych dwóch przypowieściach znaleźlibyśmy również bardzo piękną przypowieść Pana Jezusa o synu marnotrawnym, o zagubionym synu. Te przypowieści przytoczone nam dzisiaj przez świętego Łukasza, przypowieści Pana Jezusa, tak naprawdę są przypowieściami mówiącymi o pasterzu, któremu zgubiła się jedna owca, o pewnej gospodyni, która zgubiła drachmę i o Ojcu Miłosiernym, któremu zagubił się syn. W tych przypowieściach najważniejszą, można powiedzieć, osobą jest osoba ojca, osoba gospodyni, osoba ojca rodziny, któremu gubi się syn. W tych postaciach na pewno obecna jest wizja dobrego Pana Boga. Boga, który ma baczenie na wszystkie swoje owce, niezależnie czy są mu bliskie, czy też gubią się gdzieś i są i błąkają się. Niezależnie czy ma on w oczach ludzi wielką wartość, czy też małą. Niezależnie czy myślimy sobie, że warto dla takiej osoby
porzucać inne, czy warto dla takiej osoby podejmować jakiś trud i wysiłek, czy warto wreszcie na nią czekać, czy warto iść i szukać jej, aby odnaleźć. Pan Bóg chce nam dzisiaj przypomnieć, że On jest takim dobrym Ojcem, któremu zależy na każdej osobie, zależy na każdym, bez względu na to, jaką ma ta osoba w naszych ludzkich oczach wartość. Pyta Pan Jezus, któż z was, mając 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 i nie idzie za zagubioną, aż ją odnajdzie? Pewnie retoryczne pytanie, czy człowiek jest w stanie jakąś niewielką wartość jednego człowieka postawić na szczycie wartości, patrząc na wielu. Moi drodzy, dzisiaj gromadzimy się na tej mszy świętej, właśnie wspominając obóz przy ulicy Przemysłowej, dzieci tam uwięzione, to chyba powinniśmy dzisiaj usłyszeć, że każde z tych dzieci, bez względu na to, ile miało lat, jak było oceniane przez tych, którzy ich sprowadzali do tego obozu i jak ich traktowali, każde z tych dzieci było wielką wartością, było najważniejszą wartością, ponieważ było człowiekiem. Są pośród nas uczniowie, są pośród nas seminarzyści, są pośród nas przedstawiciele rozmaitych organizacji, są przedstawiciele władz. Dzisiaj, słysząc Ewangelię o dobrym Panu Bogu, któremu zależy na każdej owcy, który ma serce matki, gospodyni, szukającej nawet jednego zagubionego pieniążka, wreszcie jest Ojcem miłosiernym, który czeka, wychodzi, aby odnaleźć swojego zagubionego syna, powinniśmy usłyszeć, że ten Ojciec, który jest naszym Bogiem, On również chce, abyśmy byli tacy jak On. Żebyśmy każdego człowieka, bez wyjątku, czy jest to małe dziecko, czy dorosły człowiek, czy jest to ktoś, kto zajmuje ważną pozycję społeczną, zajmuje jakiś ważny urząd, czy może jest dopiero uczniem, każdy ma taką samą wartość. I na każdego z nich Pan Bóg czeka, każdego z nas Pan Bóg oczekuje i poszukuje. Miłość Pana Boga do człowieka nie zmienia się w zależności od uwarunkowań, od sytuacji, od wydarzeń. Ta prawda o Panu Bogu, dobrym Ojcu, dzisiaj jest nam przypominana, bo ludzie niestety czasami o tym zapominają, a czasami wręcz z taką wizją Pana Boga i z taką wartością człowieka walczą. Najlepszym tego przykładem jest właśnie obóz przy ulicy Przemysłowej. Bardzo specyficzny obóz, dlatego że obóz stworzony tylko dla dzieci. Bardzo małych dzieci, aż do dzieci w wieku lat 16. Dla polskich dzieci. Specyficzny obóz, bo były przywożone do niego dzieci określane jako albo dzieci przestępców, albo dzieci już zdeprawowane, ponieważ poszukiwały jedzenia i to jedzenie musiały zdobywać niekoniecznie zawsze w sposób cywilizowany. Były przywożone dzieci dlatego, że były same, że były osierocone, że nie miały domów, że nie miały rodziców. To
bardzo specyficzny obóz, trwający od grudnia 1942 roku aż do stycznia 1945 roku, w którym wiele z tych dzieci zginęło. Umarło z wyczęczenia, z chorób. Umarło, ponieważ podejmowało ciężką pracę. Zostały tam zwiezione, zostały tam umieszczone z bardzo wielu miejscowości w Polsce, ale także poza Polską. Zostały tam zwiezione po to, żeby w jakiś przedziwny, wręcz szatański sposób próbować je edukować, próbować je także gromadzić, ale także próbować je wykorzystać. To bardzo trudny okres historii w naszym mieście, trudny okres dla wszystkich, którzy próbują do niej wracać. Pewnie najtrudniejszy okres dla tych, którzy tego doświadczyli. I być może trudno im jest także wracać pamięcią do tamtych lat, do tamtych doświadczeń. Chcemy dzisiaj najpierw tutaj w kościele, a potem w naszej pielgrzymce, w naszym marszu i także w modlitwie, w spotkaniu, w miejscu tego obozu i także w szkole, która nosi imię tych dzieci. Chcemy nie tylko przypominać sobie tamte chwile, chcemy nie tylko utrwalać pamięć, przekazywać tę pamięć młodym pokoleniom, ale chcemy także wołać do Pana Boga o siłę, abyśmy jako Jego dzieci, słuchając Jego słów, starali się być na Jego wzór. Chcemy wołać do Niego o łaskę i pomoc, abyśmy sami w naszym życiu wprowadzali w życie, wprowadzali w nasze codzienne wybory tę naczelną zasadę, że każdy człowiek, którego spotykamy w życiu, jest naszym bratem i siostrą i jest dzieckiem Bożym. I każdy z nas jest ważny dla Pana Boga i powinien być ważny również dla nas. Chcemy prosić Pana Boga także o łaskę, abyśmy w naszych wyborach życiowych nie dopuszczali do tego, by wokół nas ludzie byli tak traktowani, jakby mieli mniejszą wartość, jakby byli mniej ważni, jakby nie trzeba było ich zawsze i wszędzie szanować. I wołamy także do Pana Boga o tę łaskę, aby dla nas, dla tych, którzy przyjdą po nas, taka sytuacja, takie wydarzenia, jakie miały miejsce w obozie przy ulicy Przemysłowej w Łodzi, nigdy się już nie powtórzyły. Oby dobry Pan Bóg, któremu zależy na każdym z nas, każdego z nas kocha, oby dobry Pan Bóg udzielił nam tej łaski i zachował nas od zła, które dotknęło dzieci z obozu przy ulicy Przemysłowej.